1 września 1943 roku. Zaczął się 5. rok tej wojny. Jakże szczęśliwymi byli nasi rodzice. Pozostawało im tylko 3 miesiące do końca. Głupie 3 miesiące. A nam? Może jeszcze rok, może więcej. Wojna dopiero zaczyna się. Właściwie jeszcze nie zaczęła się. Wszystkie problemy, zamiast uprościć się, gmatwają się jeszcze bardziej. Było mi o wiele lepiej wyobrazić sobie koniec 2 lata temu, aniżeli dzisiaj. Dzisiaj nie widzę go, a jeżeli widzę, to w bardzo dalekiej przyszłości. Gdy raz nastąpi dokładne zamącenie wody, trzeba wiele czasu, aby brudy osiadły znowu na dnie. Zamącenie jest dziś kompletne, totalne. We wszystkim. Zmienił się świat, zmienili się ludzie, myśli, kierunki, idee. Powrót do przed tym jest niemożliwy. Ale w takim razie co? Oddziaływanie człowieka na to, co ujmuje się ogólną nazwą ewolucja, jest w gruncie rzeczy dość ograniczone. Prawdziwy wynik końcowy jest zwycięstwem sił, które ścierają się pod powierzchnią, niewidoczne, biorą górę. Tym siłom trudno nadać kierunek. Można je rozpętać, ale trudno nimi pokierować. Jak trudno pokierować ogniem lub powodzią. A w tej wojnie do dziś dnia nie robi się nic innego, jak tylko rozpętuje ciągle nowe siły. Trudno mi o tym mówić, bo siedzę w twierdzy bez kontaktu z oblegającymi. Nie wiem, jaki kierunek obrała myśl tam, po drugiej stronie. Ale to, co dochodzi stamtąd, jest bezładne i chwiejne. Anglia i Ameryka myślą o nas tak samo, jak myślały dawniej. Tymczasem Europa zmieniła się. I to bardziej, niż im się to wydaje. 4 lata nowej Europy, potworne i długie, nauczyły nas zimnego realizmu. Nauczyły twardego spoglądania prawdzie w oczy. Niełatwo nas ukołysać byle czym. Niełatwo olśnić słowami. W tej gmatwaninie, wśród niedomówień i półsłówek, jedno jest wyraźne. Rosja. Rosja wie, czego chce i działa. Nie kryje się z niczym. Rosja wie, że każdy rok tego życia czyni nas coraz bardziej gotowymi na wszystko. I skorzysta z tego. Trzeciego września 1943. Miałem dziś rano coś do załatwienia w mieście i koło Saint-Germain złapał mnie alarm. Usiadłem w ogródku pod kościołem i zacząłem czytać. Za chwilę zaczęła się strzelanina. Wszystkich zaganiano do bram. Wszedłem do jakiejś bramy na placu Saint-Germain i zacząłem rozmawiać z jakimś starszym panem. Profesor gimnazjum z Bordeaux, rozmowa o książkach. Opowiadał mi o Bernanosie, którego zna osobiście. Zapuściliśmy się w dyskusję o obecnych czasach. Artyleria strzelała. Przeszły nad nami 2 klucze, wysoko. Od czasu do czasu lśniły w głębokim szafirze nieba, jak ryby w głębinie połyskujące białymi podbrzuszami. 4-motorowe fortece. Strzelanina stała się jeszcze silniejsza. Na niebie pękały 1000 pocisków i samoloty płynęły wśród okrągłych chmurek. Nagle gwizd. Wskoczyłem do bramy. Na ulicy krzyki. Od strony dworca Montparnasse biegną ludzie. Rue de Rennes znikła w tumanach pyłu. Panika. Jakaś bomba spadła blisko. Policja znowu zagania ludzi do domów. Patrzymy na siebie. Mój profesor jest rozanielony.
Coś się tu nie klei, skąd te bomby w środku miasta? Tymczasem ktoś wpada do bramy i krzyczy: Anglicy wylądowali w Kalabrii. Dziwne są te chwile. Wydaje mi się, że śnię. Serce bije mi szybko i jednocześnie ogarnia mnie jakieś potworne zmęczenie. Chciałbym na chwilę przestać istnieć. Wielka chmura dymu i pyłu sunie ulicą i zbliża się ku nam. Lśnią w niej tylko srebrne grzebienie na hełmach policjantów zapędzających ciekawych do domów. Robi się cisza. Prysł urok miłej rozmowy z panem z Brudką. Rozpłynęły się w powietrzu nazwiska Bernanosa, Balzaka, Flauberta, Maupassanta. W uszach pozostało mi tylko ostatnie pytanie, na które nie zdążyłem odpowiedzieć. Czy czytał pan coś o Roger Martin Digard? Nie, nie czytałem. Jeszcze tyle chciałbym przeczytać, ale kiedy? Co najpierw? Po co? Żeby rozleciało się w pyle i znikło w dymie? Ryczą samochody straży ogniowej. Wyją przeciągle syreny. Koniec alarmu. Świeci słońce. Niebo jest szafirowe. Z brzękiem otwierają się bistra i pod kolorowymi parasolami na tarasach siadają ludzie. Siadam i ja. Garçon, un verre de rhum. Miałbym ochotę się upić. Potem siadam na rower i jadę. Muszę objeżdżać, bo ulice zamknięte. Bomby spadły na Rue de Rennes, na Rue du Cherche Midi. Koło dworca Montparnasse rozwalona sześciopiętrowa kamienica. Tumany pyłu, policja i straż ogniowa. Dzwonią ambulanse. Koło Porte de Versailles, na Rue de la Croix-Niver, też kilka bomb. Może któryś z tych amerykańskich bombardierów był w dobrym humorze, wściekł się ten flak porozstawiany po całym Paryżu i rzucił parę bombek. Na jego miejscu też bym sobie rzucił. Co jest? Wojna czy sielanka w tym Paryżu? My lecimy, strzelają do nas jak do kaczek, a tam na dole rozmawiają o Balzaku, o Maupassancie, o Bernanosie. Masz rację, chłopcze z Illinois lub z Teksasu. W fabryce gorączka, wszyscy cisną się do telefonu. Cały Paryż telefonuje w tej chwili do rodziny, do znajomych, do krewnych, przyjaciół. Bombardowali Paryż. Orety, 3 bomby w 5 rzędach i tyle hałasu. Mam ochotę deklamować bukoliki Wergilego. Szał, radość, upojenie. Włochy kapitulowały. Właściwie kapitulowały już dawno. Sama kapitulacja została podpisana już kilka dni temu. Ujawniono ją dopiero dzisiaj, w momencie odpowiadającym zainteresowaniu. Mussolini uwięziony przez rząd Badoglia. Dziś wieczorem wydawało się, że to koniec wojny. Przepraszam, kogo? Cudne. Oddziały spadochroniarzy niemieckich uwolniły Mussoliniego. Czytając dziś opisy tego wydarzenia historycznego, wydawało mi się, że czytam coś Dumasa ojca. Niedostępny zamek w górach, ale ci niedostępni, uwięziony dyktator bodajże razem ze swoją nałożnicą, wszystko razem hrabia Monte Cristo, 3 muszkieterowie i w ogóle Józef Balsamo. Gorzej jest to, że rzeczywiście go porwano i że Niemcy, prawie całkowicie zaskoczeni zdradą Włochów, Vous êtes vulgaire, mon cher, ça est appelun volte-face, potrafili wyplątać się z sytuacji, która ósmego wydawała się położeniem bez wyjścia. Nie podzielam ogólnego entuzjazmu, bo Anglicy i Amerykanie chyba też zostali zaskoczeni. 5. Armia Amerykańska wylądowała z trudnością w Zatoce Salerno i robi rozpaczliwe wysiłki, aby utrzymać się pod ogniem dywizji niemieckich, które wycofały się świetnie z południowych Włoch. 8. Armia Angielska ze sławnym Montgomery robi rozpaczliwe wysiłki, żeby połączyć się z Amerykanami. 5 dni po zupełnie kapitulacji Włoch, zamiast natychmiastowego lądowania w kilku punktach i zajęcia Włoch aż po Lombardię, odcięcia Niemcom odwrotu, Anglicy i Amerykanie pozwalają na stworzenie linii obronnej w terenie stworzonym do obrony. Pokpili sprawę. Trzeba będzie potem poświęcić wielu ludzi, aby odrobić to, co można było zrobić od razu kosztem minimalnych strat. Wiele krzyku,
a korzyść wojenna niewielka. Clark pod Neapolem z trudnością trzyma się skrawka wybrzeża. Niemcy atakują składnie. Anglicy chcą się połączyć z Clarkiem, bałagan i zawracanie głowy. Ale grunt, że można wiele mówić. Prawdopodobnie jestem głupi, bo widzę, a inni mądrzy, bo nie widzą. Nikt od pewnego czasu nie chce widzieć. I nie widzi się. May 1, 1943. Tylko tak dalej. I zepchną Amerykanów do wody. Niemcy już pieją o zwycięstwie, ale za wcześnie. Pianie ma zagłuszyć szczegóły zdrady Włoch, dość pikantne. Byłem dziś wieczorem u Antków, którzy przejechali ze wsi na kilka dni do Paryża. Nagle alarm. Wyszliśmy na balkon. Flak zaczął szaleć. Od strony zachodnich przedmieść słychać głuchy grzmot bomb. Po chwili na podwieczornym niebie ukazują się wielkie klucze bombowców. Ciężkie, sunące wolno wśród setek chmurek pocisków. Lecą stosunkowo nisko, po 26 w kluczu. Huk dział przeciwlotniczych staje się nieprzerwany i cały Paryż trzęsie się. Wtem w jednym z kluczów błyska ogień. Sekundy jak spłonięcie paska magnezji, maszyna rozsypuje się w powietrzu. Skrzydła spadają, wirując jak suchy liść. Wyskoczą? Nie. Nic. Patrzymy na to jak w kinie. Czuję, że nogi lekko drżą pode mną. Wykwita jeden, jedyny punkcik spadochronu. Jeden na 8 czy 10 wyskoczył. W kluczu robi się luka, ale maszyny spokojnie łączą. Na miejsce strąconego wchodzi najbliższy. Inne za nim. I znowu płomień w następnym kluczu. Żona Antka dostaje napadu histerycznego płaczu. Sprowadzamy ją do piwnicy. Powoli ucisza się. Ludzie stoją grupkami na pustych ulicach i rozmawiają. Basia widziała tę całą koridę przez okienko w naszej kuchni. Obydwoje czujemy coś w rodzaju rozdzierającej krzywdy, pomieszanej z niesmakiem. Stać spokojnie i obserwować, jak zabijają ludzi. 18 września 1943. No, udało się złapać oczko w Salerno i naprawili sytuację. Rosjanie monotonnie idą naprzód. Jestem ciekawy, czy Niemcom uda się utrzymać na jakiś czas linię Dniepru. Nie mogąc oderwać się od nieprzyjaciela, zmuszeni są prowadzić ciągłe walki odwrotowe. Straszliwie wyczerpujące, ale robią to znakomicie. W każdym razie zbliża się zmierzch bogów. Czekam teraz na 44. Powoli przygotowujemy się do zimy. Kartofle, konfitury, zresztą o jedzenie nie trudno. Jeżeli ma się pieniądze. Jestem ciągle zmęczony. Rozumiem ludzi mających powołanie klasztorne. Byłbym teraz zdolny zamknąć się na długie miesiące w jakiejś samotni, pogrążyć się w ciszy, rozpuścić w monotonii popielaty egzystencji mnicha. Chodzić po zarosłych i wyzłoconych jesienią dróżkach jakiegoś zapuszczonego ogrodu i czytać świętego Tomasza z Akwinu, świętego Augustyna, usiąść na jakiejś kamiennej ławce, pisać,
i zdmuchiwać z papieru małe pajączki, uparte mrówki i zielone pchły drzewne. A potem patrzeć przez kraty gotyckiego okienka na wielkie czerwone słońce, przekreślone kilkoma liniami sinych chmurek. Ktoś wniósłby jedzenie i świecę, a o północy wstałby na modlitwę. Tymczasem uganianie na rowerze po przepalonych gorącym latem ulicach. Pomimo podjesiennego chłodu, kamienie pachną jeszcze upałem. Kurz jest jeszcze letni. Interesy poszły dobrze. Kupiłem kilka ładnych rzeczy Basi. Sobie kupuję książki. "25 września 1943. Rosjanie odebrali Smoleńsk, a Mussolini utworzył rząd republikańsko-faszystowski. Wszystko zaczyna być możliwe. Do czego jeszcze dojdziemy? Może do powołania dynastii Romanowów na tron rosyjski przez Stalina, który obejmie posadę Rasputina. Ma pełne kwalifikacje. Ten rząd republikańsko-faszystowski podziałał na mnie jak proszek na psik. Mam ochotę kichać, obcierać łzy i zakichać się na śmierć nad tym bezbrzeżnym oceanem czego? Głupoty? Kretynizmu? Szarlatanerii? To nie oddaje tego, o co tu chodzi. Jest to jakiś ocean gnoju zarażany perfumami, w którym kąpie się wielki dom obłąkanych, jakim jest tak zwana ludzkość. Mussolini tworzy rząd republikańsko-faszystowski. Stalin jest obrońcą demokracji. Demokratyczny komunizm. To przyjdzie. Nawet niezłe. Hitler broni kultury Zachodu. W ogóle wszyscy czegoś bronią. A poszczególny człowiek z resztkami mózgu w czaszce musi się bronić, żeby nie zakichać się na śmierć i nie oszaleć. Największą troską każdego powinno by być w tej chwili nie to, żeby wyjść jako tako cało z tej zawieruchy, ale żeby wyjść z resztkami przytomności. To będzie najtrudniejsze. Jedno jest pewne. Gdyby posadzić dziś przy radiu najmocniejszą głowę i zmusić ją do słuchania wszystkiego i czytania wszystkiego, po tygodniu można by zamknąć takiego osobnika w zakładzie psychiatrycznym bez orzeczenia lekarskiego. Po prostu na oko. Wcale nie to, co się dzieje, lecz to, co się mówi i pisze, ma w sobie wszystkie cechy dnia nadejścia Antychrysta. To, co się może stać, jest ograniczone i to, co się dzieje, przemija. Ale raz rozpętana noc dusz i mroki myśli muszą długo czekać na świt. Odczuwam to wprost fizycznie. Czuję się wsadzony między dwie płyty jakiejś prasy i coraz bardziej ściskany. I równocześnie nie mogę krzyczeć, bo są rzeczy, wobec których zamiera głos. Pozostaje piekielne w swym milczeniu wołanie duszy. Już dwie noce pełne huku i błysków na niebie. Anglicy latają na Włochy. Dziś w nocy ranny bombowiec, palący się jak pochodnia, przeleciał nisko nad połową Paryża i rozwalił się na dachu magazynu Louvre. Zwęglone szczątki załogi odnajdywano wokoło. Cóż za atrakcja. 26 września 1943. Zamieniłem się w maszynę rotacyjną do czytania, a więc nie linia Dniepru. Rosjanie przeszli Dniepr w 6 miejscach. Walki toczą się już pod Kijowem. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Niedługo zaczną nas uwalniać i uwolnią nas na 50 lat. Secondant de Vie Parisienne Armory. Sprawa Dreyfusa, galeria minionych osób i przebrzmiałych nazwisk. Willy i Colette Rachild, Paryż 1900. Słabo pisane, koniunkturalnie. Jest na to moda, więc trzask. 28 września 1943.
Uparte pogłoski o zawieszeniu broni sowiecko-niemieckim. Już wisi w powietrzu, już podjęto kroki za pośrednictwem Turcji. Wygląda to na rosyjski szantaż, przy pomocy którego chcą wymusić na drogich sprzymierzeńcach różne rzeczy. Puszczane przez komunistów na rozkaz Moskwy. 1 października 1943. Pogłoski o porozumieniu sowiecko-niemieckim stały się tak uparte, że Niemcy zdementowali je dziś oficjalnie. We Francji zaczyna się coraz bardziej ujawniać zorganizowany opór. Młodzi ludzie, skazani na wyjazd do Niemiec, organizują się w oddziały uzbrajane z powietrza przez Anglików. Robią zamieszanie. Zaczęło się od palenia zbiorów i niszczenia maszyn rolniczych. Teraz coraz częściej dochodzi do zwyczajnych rabunków, bo chłopi niczego nie chcą dać dobrowolnie i do zabijania kolaboracjonistów. Oczywiście sprząta się przy tym niewinnych i przeciwników politycznych. Francja dotąd spokojna zaczyna być niespokojna. Anglicy i Amerykanie utknęli we Włoszech południowych i będą zimować. Mogło być lepiej. Rosjanie idą naprzód, Niemcy tracą powoli owoce wszystkich zwycięstw.